W Grudziądzu młodzież będzie poznawać tajniki pracy strażaków i dowiadywać się, jak zapobiegać zagrożeniom pożarowym. Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Według mnie praca strażaka jest superowa, bo można ratować ludzi, a ludzie za to dziękują. W lesie trzeba robić tak, że w wyznaczonych miejscach trzeba zapalać ognisko, bo inaczej może się zapalić trawa. Łatwiej jest wyedukować młodego człowieka. On będzie tą wiedzę posiadał właśnie przez całe swoje życie. O ogniku powiemy nieco później, a co jeszcze w naszym serwisie? Fachowcy poszukiwani. Mamy na rynku niedobór pracowników. Kujawsko-Pomorski Kongres Zawodowy. Już wiemy, w którym kierunku kształcenie zawodowe będzie postępowało. Z pola na stół. Jakość tego tłuszczu jest na pewno inna. Szansa dla producentów trzody chlebnej z regionu. Zaczynamy ten program od kujawsko-pomorskiego i żeby to się rozlał na wszystkie województwa. Postój w cenie. Pierwsze 30 minut jest absolutnie bezpłatne. Każda kolejna godzina to jest 3 zł. Nowe zasady parkowania przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Dyrektorzy szkół branżowych z regionu, pracodawcy i przedstawiciele Kuratorium Oświaty biorą udział w Kujawsko-Pomorskim Kongresie Zawodowym zorganizowanym na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Głównym punktem spotkania było podpisanie umów między pracodawcami a szkołami, a także dyskusja nad zmianami w szkolnictwie branżowym. Uczniowie bydgoskiego elektronika nie mogą narzekać na nudę. Na zajęciach praktycznych odkrywają tajniki działania wielu urządzeń. Dzięki współpracy szkoły z pracodawcami z regionu w placówce powstały klasy patronackie, między innymi o profilu wojskowym. Nowa umowa, tym razem z międzynarodową firmą Atos, ma przynieść kolejne korzyści. Ta umowa gwarantuje nam dostęp do nowoczesnych technologii, które stosowane są w infrastrukturze teleinformatycznej. Oprócz tego uczniowie będą odbywali tam przede wszystkim praktyki zawodowe, ale nie tylko, dlatego że będą korzystali również ze szkoleń, które są prowadzone dla pracowników firmy. To umowa, z której mają skorzystać dwie strony, nie tylko szkoła, ale i pracodawca. Wykształceni i doświadczeni uczniowie w przyszłości będą mogli zasilić szeregi firmy, która cały czas poszukuje wykwalifikowanej kadry. Mamy na rynku niedobór pracowników, który szczególnie jeżeli chodzi o wszystkie profile związane z technologiami informatycznymi. Także stąd też szereg działań w różnych obszarach, które podejmujemy. Podczas Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Zawodowego, który został zorganizowany na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, umowy partnerskie z pracodawcami podpisało 5 szkół. Dla uczniów to szansa na naukę w konkretnym zawodzie u konkretnego pracodawcy, ale też w wielu innych dobrze płatnych firmach. Staramy się rozwijać ich pasje, staramy się, aby mogli tworzyć różnego typu urządzenia, konstruować, no i eksperymentować. Spotkanie przedsiębiorców, przedstawicieli oświaty i samorządu to też okazja do podsumowania trwającej 2,5 roku dyskusji na temat kształtu szkolnictwa zawodowego. Przyjęta w listopadzie ubiegłego roku ustawa wprowadza wiele zmian. Będzie można stwierdzić, jakie zawody są niezwykle potrzebne za 3, 4, nawet 5 lat w danym województwie. Zmiany będą dotyczyły również bardzo ścisłego powiązania nauczania jakiegoś przedmiotu, jakiegoś kierunku zawodowego z pracodawcą. Szkoły nie będą mogły wprowadzić kształcenia w zawodzie, jeśli nie będą miały podpisanej umowy z zakładem pracy. Powiązanie placówki z pracodawcą ma być kluczowe. Musimy poprawić współpracę, kontakt już bezpośredni z biznesem, z osobami, które zajmują się na co dzień produkcją, tam gdzie ci uczniowie trafiają albo w czasie praktyk, albo później już jako pracownicy. Kujawsko-Pomorski Kongres był też okazją do prezentacji potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie oraz zapotrzebowania na pracowników placówek branżowych na krajowym i wojewódzkim rynku. Bydgoszcz, Agata Chyłka. Związek Nauczycielstwa Polskiego podał wyniki referendum dotyczącego strajku nauczycieli i pracowników oświaty. 96% placówek w regionie wyraziło chęć przystąpienia do protestu. Dziś w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu z nauczycielami. Dalsza część rozmów zapowiedziana jest na 1 kwietnia.
Referendum strajkowe przeprowadziło prawie 90% placówek oświatowych w regionie. Zgodnie z danymi Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, za strajkiem opowiedzieli się pracownicy 869 szkół i przedszkoli, czyli 96% placówek. W Inowrocławiu, Grudziądzu i Włocławku do czynnego protestu chcą przystąpić wszyscy głosujący. W Bydgoszczy strajkować zamierzają nauczyciele i inni pracownicy 98% placówek, a w Toruniu 97%. Jeśli dojdzie do strajku, to rozpocznie się on 8 kwietnia. Nauczyciele żądają przede wszystkim podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1000 zł dla wszystkich pracowników oświaty. Według zapewnień rządu wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć, licząc od kwietnia ubiegłego roku, o 16%. Rząd przeznaczył na podwyżki 1 000 000 000 zł. Przedstawiciele rządu prowadzą rozmowy z nauczycielami. Kolejne odbędą się 1 kwietnia. Alternatywa dla klientów i szansa na rozwój małych i średnich hodowców. Kujawsko-pomorska wieprzowina ma przyciągać smakoszy najpierw w regionie, a później w całym kraju. Zakończył się pilotażowy program Od pola do stołu. Hodowcy przekonali się, że posiadanie rodzimych ras i karmienie ich bez używania modyfikowanych pasz i pokarmów to same korzyści. Świnia puławska i złotnicka wyróżniają się nie tylko wyglądem. Mają być również symbolem jakości i smaku. Hodowla rodzimych ras to propozycja dla małych i średnich producentów. To też odwrót od produkcji tuczu nakładczego, czyli intensywnej hodowli pod kontrakty z dużymi producentami. Czymś musimy się wyróżnić w tej chwili do produkcji masowej. Taka ciekawostka, próbowałem kiedyś uwędzić normalnie w swojej wędzarni słoninę z białych ras. Niestety to mi się nie udało. Puławiak, pierwsze podejście, solanka normalna i nie było żadnego problemu, żeby uwędzić słoninę. Czyli jakość tego tłuszczu jest na pewno inna niż w białych rasach. Na jakość mięsa wpływa również sposób karmienia świń. Rasy rodzime żywione są bez udziału GMO. W zastępstwie wykorzystywane jest białko pochodzenia roślinnego. Pozwala to zmniejszyć koszty żywienia zwierząt. My mamy gwarancję, że utrzymywanie ras, samo utrzymanie ras w gospodarstwach rodzinnych, żywienie paszami wyprodukowanymi zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego, to jest to, czego oczekuje dzisiejszy konsument. To jest wysoka jakość etyczna samego produktu. Wieprzowiną najwyższej jakości chce promować się kujawsko-pomorskiem. Dlatego Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z naukowcami z UTP oraz Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych wspólnie przeprowadzili pilotażowy projekt. Zyskać mają nie tylko gospodarze, ale również właściciele małych masarni czy ubojni. Zaczynamy ten program od kujawsko-pomorskiego i żeby to się rozlał na wszystkie województwa. Tam, gdzie jest wygaszana hodowla, małe i średnie gospodarstwa, gdzie ta była tradycja chowu trzody chlewnej. I z tą marką chcemy wejść właśnie do rolników średnich, małych, żeby spróbowali chować bez GMO nasze rodzime rasy. Ten pilotaż to był etap naszej pracy. To był właśnie wstęp do tego, żeby upowszechniać jakościową wieprzowinę w naszym województwie i zachęcać konsumentów do tego, żeby szukali takiej porządnej wieprzowiny. Konsumenci coraz częściej interesują się pochodzeniem mięsa, tym w jakich warunkach zwierzę przebywało i jakimi paszami było żywione. Dlatego oprócz zachęcania do udziału w projekcie kolejnych rolników, również starania, by na opakowaniu pojawiło się więcej informacji o produkcie. Chcemy na Unii jak gdyby nakłonić, żeby na każdym z produktów było pochodzenie danego towaru, danego produktu, że na przykład ta wołowina czy ta wieprzowina jest wyprodukowana z produktu czy z mięsa polskiego. Pilotażowy projekt Od pola do stołu kujawsko-pomorska wieprzowina tucz bez GMO sfinansowano m.in. z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Minikowo, Katarzyna Romanowska. Nowy zautomatyzowany system ma rozwiązać problem z parkowaniem samochodów na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Pierwsze pół godziny jest za darmo, po tym czasie obowiązuje opłata. Ma to usprawnić podwożenie i odbieranie pacjentów ze szpitala, ale także zapewnić bezpieczeństwo. Wcześniej nie było miejsc w ogóle. Także ciężko było gdzieś znaleźć w ogóle w okolicy, tym bardziej na parkingu tu. To usprawni? Wydaje mi się, że tak. Bardzo często tutaj przyjeżdżamy i na rehabilitację, i leczymy dziecko, bo jest niepełnosprawny, także czasami faktycznie zdarzają się sytuacje, że auta stoją, nie mogą wjechać, bo nie ma tego miejsca parkingowego. To się zdarzało, bo jestem tu często, także widzę. No na pewno będzie lepiej. Problemy trzeba rozwiązywać. A jak wcześniej pan tutaj był, też próbował parkować? No to parkowałem, to przeważnie było brak miejsca. To jest zasadnicza zmiana. Pierwsze 30 minut pobytu na terenie szpitala jest absolutnie bezpłatne.
Każda kolejna godzina to jest 3 zł. Parking jest zautomatyzowany. Generalnie chodzi o to, żeby zwiększyć rotacyjność miejsc postojowych, czyli żeby z tych miejsc, którymi szpital dysponuje, można było, z tych miejsc mogli korzystać pacjenci w możliwie największym wymiarze, bo zdarzało się, że pacjenci parkowali długotrwale swoje pojazdy i tym samym blokowali. To jest sprawa pierwsza i niebanalne znaczenie ma również problem bezpieczeństwa, czyli chodzi o to, żeby na terenie szpitala nie było ilości tak dużej samochodów, które po prostu wpływałyby negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników szpitala, przeciwpożarowe i tak dalej. Także problem bezpieczeństwa jest tutaj również bardzo istotny. To jest główne wydanie zbliżeń, co jeszcze przed nami? Jubileusz toruńskiej diecezji. Wiek nie ma znaczenia. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Weteranów. 635 tysięcy złotych na dodatkowe patrole mundurowych oraz 170 tysięcy na nowe samochody. To tegoroczne wsparcie z budżetu Torunia dla miejskiej policji. W ubiegłym roku na podobną działalność przekazano ponad 740 tysięcy. Proszę. 3600, ponad 3600 dodatkowych patroli na terenie miasta Torunia w ciągu praktycznie całego roku, z największym nasileniem tych patroli w okresie od wiosny do jesieni, kiedy dodatkowo w Toruniu także pojawia się ruch turystyczny, a więc dodatkowe potrzeby zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku. Z roku na rok przestępczość spada, coraz mniej przestępstw odnotowujemy. Mam nadzieję, że poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców rośnie. Efekty tych służb są namacalne, są widoczne. To jest szereg zatrzymań sprawców na gorącym uczynku przestępstw, zatrzymania osób poszukiwanych, ukrywających się, a zatem osób, które potencjalnie mogłyby dokonywać kolejnych przestępstw, osób, które wymagają pomocy, a więc osadzone do wytrzeźwienia ponad 200 osób w ciągu jednego roku. No nie wspomnę o innych efektach tych służb, także jestem przekonany, że są wymierne efekty tej współpracy, tego wsparcia, a przede wszystkim to na pewno widoczni umundurowani policjanci w porze, kiedy są oczekiwani przez naszych mieszkańców. Zmieniamy temat. Diecezja toruńska obchodzi 27-lecie istnienia. Z tej okazji w katedrze świętych Janów mszy świętej przewodniczył arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Nasza diecezja nawiązuje do wielowiekowej, bogatej tradycji diecezji chełmińskiej, ale też przez lata uzyskała własną tożsamość i specyficzny klimat. Diecezja to nie tylko instytucje, agendy i wspólnoty, które stopniowo wzrastały przez minione lata, ale to przede wszystkim ludzie. Jestem w Toruniu po raz trzeci i po raz trzeci mam przyjemność odprawiać mszę świętą w tej bazylice katedralnej. Po raz pierwszy byłem tutaj 2 lata temu, kiedy była 25. rocznica powstania diecezji toruńskiej. Obiektywnie chyba najważniejsze wydarzenie spośród tych 27 lat to było wydarzenie wizyty Ojca Świętego w 1999 roku w Toruniu. Przypomnijmy, nawiedził katedrę, modlił się przy chrzcielnicy, przy której był chrzczony Mikołaj Kopernik, potem spotkanie na uniwersytecie, jedyne takie spotkanie ze światem nauki. No i oczywiście lotnisko, beatyfikacja błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, naszego błogosławionego. Biskup Andrzej Suski, kiedy diecezja powstała, bardzo mocny akcent położył na miłosierdzie i na dzieła Caritas. I to chyba to są te najważniejsze takie dzieła, które się dokonały. Od samego początku aż do chwili obecnej powstają nowe budynki zupełnie, w których osoby niepełnosprawne, samotne są obejmowane opieką. To miejsce, w którym dzieci będą mogły poznawać tajniki pracy strażaków i dowiedzieć się, jak zapobiegać zagrożeniom pożarowym w domu i w miejscach publicznych. W Grudziądzu otwarto Centrum Edukacji Przeciwpożarowej Ognik. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego oraz ze środków programu Bezpieczna Plus.
Dynamiczny przejazd ulicami miasta, a następnie ugaszanie palącego lasu. Tym razem jednak za kierownicą wozu nie siedzieli profesjonalni strażacy, a dzieci ze szkół podstawowych. Według mnie to bardzo trudne, bo trzeba narażać życie czasem. Według mnie praca strażaka jest superowa, bo jest taka fajna jazda vanem, tak można ratować ludzi, a ludzie za to dziękują. Taka wirtualna przejażdżka oraz akcja pożarnicza to przykład ćwiczeń, w których najmłodsi będą mogli brać udział podczas zajęć w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej. W kilku specjalnie przygotowanych pomieszczeniach dzieci mogą dowiedzieć się o zagrożeniach, które czyhają w domach, na ulicach, polanach i lasach. Nie wolno go gasić wodą, ponieważ palący się olej rozpryśni na całe mieszkanie. W domu trzeba uważać na przykład jak jest coś podłączone, to trzeba szybko rozłączyć, żeby nic się nie zapaliło. W lesie trzeba robić tak, że w wyznaczonych miejscach trzeba zapalać ognisko, bo inaczej może się na przykład we wiosnę może się zapalić trawa. Centrum ma edukować najmłodszych, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, które mogą się przytrafić, a także w jasny sposób pokazać, co robić, gdy w otoczeniu dojdzie do wypadku. To, czego nauczymy się jako dzieci, zostaje nam na całe życie i łatwiej jest wyedukować młodego człowieka. On będzie tą wiedzę posiadał właśnie przez całe swoje życie. Mamy nadzieję, że będzie z niej korzystał. I mamy też nadzieję, że nie będzie mu ona aż tak bardzo potrzebna. Projekt, który kosztował blisko 300 tysięcy złotych, został zrealizowany w ramach grudziąckiego budżetu obywatelskiego oraz ze środków programu Bezpieczna Plus. Jestem pod wielkim wrażeniem tego ognika. To jest centrum edukacji, bardzo ważne dla naszych dzieci, ale też i edukacji poprzez dzieci dla osób dorosłych. Zajęcia w ogniku będą prowadzone od poniedziałku do piątku o godzinie 9, 11 i 13, także w okresie wakacji i podczas ferii zimowych. Grudziądz, Michał Górski. W Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczął się drugi tydzień języka ojczystego. Władze uczelni przygotowały dla uczniów szkół wykłady i warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli popracować nad własną poprawnością językową. Młodzież uczestniczyła też w dyktandzie ortograficznym, którego zwycięzca otrzymał pióro dziekana Wydziału Humanistycznego. Dzisiaj rozpoczęliśmy właśnie otwarcie dyktandem o pióro dziekana Wydziału Humanistycznego, a dalej będą takie warsztaty dotyczące właśnie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, zatem dotyczące grzeczności językowej, grzeczności pozajęzykowej. Będą też zabawy językowe, zabawy słowne, te adresowane są do tych młodszych użytkowników języka. Będziemy chcieli uczulić młodzież na różne sposoby komunikacji, czy z rówieśnikami, ale też z osobami starszymi, w jaki sposób mają się zachować, jak mają rozmawiać. Pochodzą z najdalszych zakątków świata, są w różnym wieku, a łączy ich królowa sportu. W Toruniu trwają 8 halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce weteranów. W klasyfikacji medalowej polska reprezentacja jak na razie ma podium, padły też pierwsze rekordy świata. Ale w tych zawodach chodzi zdecydowanie o coś więcej niż wyłącznie o sportowy wynik. Ostatnie wskazówki techniczne. W tej konkurencji liczy się technika, ale też szybkość i skoczność. Wiek na tych mistrzostwach przede wszystkim. Jeszcze dawniej bardzo dużo ćwiczyłem i to wcale nie skok w dal. Mówię sobie dla sprawności, nic poza tym. I to się tak nawarstwiło i ten akcyl został. I tak, pan Wojciech został reprezentantem Polski w skoku w dal. Kategoria wiekowa 75+. Biegi sprinterskie, pięciobój, skoki w dal i wzwyż, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, ale i półmaraton to tylko niektóre z konkurencji. By wystartować, wystarczy mieć ukończone 35 lat. Także w tym roku nie zabrakło tych, którym wieku zazdrościmy szczególnie. Stulatkowie tu z powodzeniem pokonują sprinterskie dystanse. Nie ma przypadków, że ktoś startuje tak naprawdę powiedzmy z ulicy. To są osoby, które się przygotowują, żyją tym, jest niesamowita atmosfera.
wspiera dzięki temu. To jest ich pasja, hobby. Oni są w stanie zrobić bardzo wiele, żeby przyjechać na takie zawody. Ponad 4000 zawodników z całego świata, liczne reprezentacje Europy, ale mastersi do Torunia przyjechali naprawdę z najdalszych zakątków świata. Toruńska arena stała się miejscem zmagań dla zawodników z dokładnie 88 krajów. Mamy tu sportowców z Nowej Zelandii, mamy tu sportowców z Republiki Zielonego Przylądka, z obu Ameryk. Tak naprawdę w zasadzie nie ma tylko i wyłącznie kogoś z Antarktydy. Zawodnicy, trenerzy, działacze bliscy. Organizatorzy mistrzostw szacują, że do Torunia w sumie przyjechało 10 tysięcy osób. Są widoczni na ulicach miasta. Swoją obecnością promują swoje ojczyzny, kulturę, ale poznają także jej polski wymiar. Wiek nie ma znaczenia. 80, 40, 30 lat. Każdy może żyć lepiej właśnie poprzez aktywność fizyczną, poprzez sport. W ten sposób poznajemy inną kulturę, przede wszystkim przyjaciół z całego świata. Ósme halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce weteranów potrwają do soboty. Wstęp jest bezpłatny. Weterani są ważni dla przyszłości lekkiej atletyki, bo bez weteranów nie ma młodzieży. To weterani prowadzą dzieci na stadiony, trenują je. Jeżeli zatrzymacie weteranów, zatrzymacie lekką atletykę. Wśród licznej reprezentacji Polski nie zabraknie olimpijczyków. Bez względu na medalowy dorobek, metrykę i narodowość, wspólnie udowadniają, że sport jest dla każdego i w każdym wieku. Samo poczucie, satysfakcja, że się przeskoczy przez jakąś kałużę, no żartobliwie mówiąc. Toruń, Aleksandra Ciekot. Pozostajemy przy informacjach sportowych. Hubert Malinowski, dobry wieczór. Dobry wieczór, a my po tym iście piłkarskim weekendzie, oczywiście na czele z występem polskiej reprezentacji, podsumowujemy dziś drugoligowe występy drużyn z naszego regionu. Jak burza w tym roku idzie Olimpia Grudziądz. Po trzech zwycięstwach przyszedł czas na czwarte. Olimpia rozgromiła Górnika Łęczna 6-1, a 3 gole w tym meczu zdobył Mikołaj Gabor. Popatrzmy na te gole i posłuchajmy bohatera. Zadanie było takie, żeby zdobyć 3 punkty. To, że udało mi się strzelić w tym meczu 3 bramki, no to po prostu się cieszę. Ułożyłem swoją cegiełkę do wygranych do 3 punktów, bo mamy jakiś cel. Walczymy o awans. Olimpia obecnie na 3. miejscu w ligowej tabeli, a tuż za nią toruńska Elana. Więcej na ten temat w serwisie, na który zapraszam po wieczornych zbliżeniach. Ochłodziło się bardzo w regionie i w kraju. Jaka pogoda czeka nas w najbliższych godzinach? O tym Magda Żakowska. Chociaż jeszcze wczoraj mieliśmy tak wysoką temperaturę, że nawet żaby postanowiły złożyć już skrzek i zatroszczyć się o potomstwo, to wraz z początkiem tego tygodnia do kraju popłynęło chłodne i wilgotne powietrze. Jeszcze w pierwszej części nocy może miejscami pokropić, a druga część nocy przyniesie liczne przejaśnienia, przy których temperatura szybko powędruje w dół. O poranku kierowcy uważajcie, na drogach może być bardzo ślisko, bo temperatura spadnie poniżej zera. Również jutro chłodno, w regionie 6-7 stopni. Odczucie chłodu spotęguje nieprzyjemny i silny północno-zachodni wiatr. Na szczęście będzie to chwilowe ochłodzenie, już od czwartku powróci przyjemna, bo ciepła wiosna. Na zakończenie przypomnę tematy dnia. Fachowcy poszukiwani. Mamy na rynku niedobór pracowników. Kujawsko-Pomorski Kongres Zawodowy. Już wiemy, w którym kierunku kształcenie zawodowe będzie postępowało. Z pola na stół. Jakość tego tłuszczu jest na pewno inna. Szansa dla producentów trzody chlebnej z regionu. Zaczynamy ten program od kujawsko-pomorskiego i żeby to się rozlał na wszystkie województwa. Postój w cenie. Pierwsze 30 minut jest absolutnie bezpłatne. Każda kolejna godzina to jest 3 złote. Nowe zasady parkowania przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Wieczorne wydanie zbliżenia o godzinie 21:00. Zapraszam. Do zobaczenia.